Witam po przerwie. Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest dr Artur Zublewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. Witam, panie doktorze. Dzień dobry. Porozmawiamy o słowach szefa amerykańskiej dyplomacji Mike'a Pompeo, który podczas pierwszej dni wizyty na konferencji prasowej, konferencji w ogóle, całego wydarzenia, które dotyczyło Bliskiego Wschodu, przypomniał polskim władzom o, nie wiem, czy konieczności, przypomniał w każdym razie o braku przepisów dotyczących zwrotu mienia ofiarom, czy spadkobiercom ofiar Holokaustu. Jak czytać te słowa? Czy to były słowa wypowiedziane przez przypadek, czy one są przemyślane, bo tak trochę padły na marginesie całego wydarzenia? Tak, są to te słynne słowa chyba już o outstanding issues of the past, resolving outstanding issues of the past, czyli rozwiązaniu tych nabrzmiałych spraw z przeszłości, i potem pada to słowo dotyczące restytucji mienia, prawda, prywatnego, w kontekście, prawda, ofiar Holokaustu czy ich krewnych. I tu jest pytanie, komu zwracać jeszcze, bo pamiętamy, że tak naprawdę w tej ustawie 447 zwanej Just Act, którą podpisał prezydent na wiosnę prezydent Trump, jest mowa tak naprawdę o zwrocie też tego bezspadkowego właściwie mienia, czyli tak naprawdę dalekim krewnym można by, tak, bezspadkowego mienia, czyli tak naprawdę osobom też, które w jakiś sposób tylko są związane z ofiarami Holokaustu, również miałyby korzystać, być beneficjentami tego zwrotu. To jest sprawa bardzo skomplikowana, jednak w moim przekonaniu Mike Pompeo powiedział pewne słowa nieprzypadkowo, tylko toczy się ta kampania w tle, żeby jednak Polskę przymusić do wypłaty odszkodowań bądź zwrotu mienia, a jest to kampania, która prowadzona jest od dłuższego czasu przez te środowiska żydowskie, które teraz dostały pewnego rodzaju wiatru w żagle. Skąd ten wiatr się? Dwa lata ostatnio. Na wpływ w Białym Domu, na przełożenie w Białym Domu. Pamiętamy, że Jared Kushner jest zięciem prezydenta Trumpa, no i modli się co piątek w synagodze, również żona zresztą. Mamy też osoby takie jak Stuart Eisenstadt, blisko związany z Białym Domem, który jest to człowiek, który w Departamencie Stanu ma taką rolę pełnomocnika do spraw Holokaustu. Więc oficjalna rola. I ten Stuart Eisenstadt, pamiętamy notatkę z 20 lutego zeszłego roku, słynną, prawda, jednego z portali, gdzie była mowa, że szef Departamentu do Spraw Europy Azji Wes Mitchell spotkał się, plus jeszcze pani Molly Montgomery, doradczyni Mike'a Pence'a, i Stuart Eisenstadt właśnie spotkali się z polskimi dyplomatami, grożąc, że zamrożą relacje na najwyższym szczeblu, jeśli ustawa IPN-owska nie będzie poprawiona, prawda? I tam był ten Stuart Eisenstadt. I to jest człowiek, który jest ważną rolę pełni w Departamencie Stanu od spraw Holokaustu, a w roku 98-9 był podsekretarzem spraw do spraw handlu i wtedy uczestniczył w przesłuchaniach oficjeli z Szwajcarii, gdzie toczyła się w Kongresie Amerykańskim w specjalnej komisji sprawa odszkodowań Szwajcarii za depozyty żydowskie z czasów wojny i przed, które, prawda, w jakiś sposób zniknęły, i w ten czas Szwajcaria została poddana grylowaniu, że to właściwie współpracowała z nazistami, że to są antysemici. I w wyniku tego nacisku Szwajcarzy zgodzili się, była tam decyzja sądu jeszcze w Nowym Jorku, ale uległa i wypłacili do dzisiaj ponad miliard, i to grubo ponad miliard dolarów takiego odszkodowania. I wydaje mi się, że ponieważ jest ten Stuart Eisenstadt, który zresztą jest prawnikiem w kancelarii Covington & Burling, że to może być część tej operacji, czyli ta ustawa 447, prawda, czekamy w marcu, ma być raport właśnie Departamentu Stanu odnośnie krajów deklaracji terezińskiej, czyli między innymi Polskę plus tam jeszcze inne kraje Europy Środkowej, jak rozliczają się z tego mienia pożydowskiego, z restytucji tego mienia. I być może to wszystko się składa nam łącznie z tym Stuartem Eisenstadtem do kupy, jest to brakujące ogniwo, że Polska będzie poddana jednak pewnego rodzaju naciskowi, oby nie było takiej komisji w Kongresie Amerykańskim, która będzie prowadziła śledztwo, jak Polska z tego się wywiązała. Tym bardziej, że Amerykanie mogą szantażować Polskę. Dlaczego? Bo powiedzą, a nie damy wam patriotów, a może nie dostarczymy w 2023 tych hajmarsów, czyli tych, prawda, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych mobilnych, które w programie HOMAR teraz podpisaliśmy tę umowę, prawda? I
jeśli wy nie zrobicie tego i tego, nie damy bazy na stałe w Polsce, jeśli nie rozliczycie się z drugiej strony również odnośnie mienia bezspadkowego tutaj, czyli to są 200, 300, moglibyśmy naprawdę liczyć w takich kwotach te odszkodowanie, które Polska powinna wypłacić. Ale wydaje mi się, że jeżeli władze amerykańskie i te środowiska, które domagają się, znaczy one zdają sobie sprawę, że Polska po pierwsze nie jest na tyle zamożnym krajem, żeby takie odszkodowania, ale w sensie ekonomicznym, w naturze ale, można coś. Ale przecież na podstawie umowy z 60 roku ze Stanami Zjednoczonymi wypłaciliśmy 40 milionów dolarów odszkodowań właśnie dla ofiar i rodzin i spadkobierców ofiar Holokaustu. I ta sprawa miała być zamknięta już wtedy. Tak, to jest lipiec 60 roku. Polski rząd podpisuje te jeszcze 14 umów innych, między innymi z Duńczykami, stąd dziwne się zrobiły jakieś roszczenia wobec tej działki na złote jakiegoś Duńczyka. Te sprawy, to o co chodziło? Polska zapłaciła 40 milionów dolarów, PRL wtedy był, rządowi amerykańskiemu za mienie amerykańskie i obywateli amerykańskich znacjonalizowane tutaj po 45 roku. Mhm. Czyli również jak są obywatele amerykańscy żydowskiego pochodzenia, prawda, i opuścili tutaj Polskę, to tak naprawdę rząd amerykański powinien rozliczyć się z nimi z tych 40 milionów dolarów, bo oni przejęli te roszczenia na siebie. Rząd amerykański miał się z tego rozliczyć. To było dużo pieniędzy w 60 roku dla Polski. Natomiast tu się pojawiają jak gdyby, no zawsze można zarobić więcej, prawda, dodatkowe roszczenia. Pamiętajmy, że w 97 roku Polska również przyjęła ustawę w naszym Sejmie odnośnie odszkodowania czy zwrotu mienia komunalnego organizacjom żydowskim, czyli domy modlitwy, prawda, czy cmentarze, jakieś inne budynki, i to już też zostało uregulowane. Natomiast problem polega na tym, że wisi nad Polską jak niczym miecz Demoklesa ta sprawa tej wielkiej ustawy reprywatyzacyjnej. Nad tym minister Jaki, prawda, pracował, przedstawił założenia w 2017 roku, w październiku bodajże, gdzie była mowa, że tak naprawdę to tylko 20% wartości Polska może zwrócić i tylko osobom, które przetrwały, i obywatelom Polski, którzy wtedy i teraz są obywatelami Polski, prawda, i że nie w naturze, nie w naturze, tylko odszkodowanie, i to tylko najbliższym jak gdyby tutaj potomkom, prawda, bądź ofiarom tej II wojny światowej, więc to by eliminowało oczywiście te roszczenia, które się pojawiają, że zamienie bezspadkowe, prawda, czyli nie ma spadkobierców już nawet i należałoby to organizacjom holokaustowym zwrócić, jak już nie ma żadnego, prawda, żydowskiego i potomka, ale nawet dalekim krewnym, prawda, potomków ofiar Holokaustu. To, co Amerykanie, to, co te środowiska żydowskie promują i naciskają na rząd amerykański, oznaczałoby miliardy, 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 których polski budżet nie ma i po prostu nas by to zabiło. Jeszcze powiem, bo pan zapytał, a skąd takie przełożenie na Biały Dom? Nie chodzi tylko o takich ludzi jak Kushner, czy chociażby Jason Greenblatt, który raz był tutaj i razem ten proces pokojowy, jak gdyby tworzy z Jaredem Kushnerem to porozumienie pokojowe. On też jest żydowskiego pochodzenia, skończył Yeshiva University, licencjat stamtąd dostał, tak? Ale również ewangelikalne środowiska w Ameryce, jak Jeffrey Roberts, ci wszyscy pastorzy Trumpa, oni również popierają środowiska żydowskie i rząd Izraela. Dlaczego? No bo literalnie trochę interpretują Biblię, w której jest mowa w Starym Testamencie, kto popiera naród Izraela, ten jest miły Bogu. I z tego historycznie się zrodziło to poparcie ewangelikalnych środowisk w Ameryce, czyli tych białych protestantów za właśnie Żydami, czy też Izraelem dzisiaj. A dlaczego to nie nastąpiło w tych środowiskach pewne przekierowanie roszczeń w kierunku Niemiec na przykład, co wydawałoby się czymś o wiele bardziej naturalnym, no bo niejako oni byli sprawcami tego wszystkiego, co się wydarzyło, a przede wszystkim są krajem ekonomicznie znacznie silniejszym niż Polska, gdzie no, takie odszkodowania można byłoby przynajmniej teoretycznie próbować wyegzekwować. Oczywiście, bo pamiętajmy, że na przykład była żydowska kamienica, prawda, właściciela Polaka żydowskiego pochodzenia w Warszawie. Ona była spalona, ale odbudowano ją, utrzymywano tę substancję majątkową przez dekady. I teraz miałaby być według tego modelu tu w Ameryce, który promowany jest przez te środowiska, zwrócona tak naprawdę organizacjom holokaustowym, jeśli zabili Niemcy tego właściciela i potomków, prawda? Więc środowiskom holokaustowym. Więc jest to po prostu rzecz niesprawiedliwa. I to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego nie Niemcy w takim razie, sprawcy, bandyci, prawda, którzy to wszystko niewyobrażalne rzeczy zrobili tu w Warszawie i w całej Europie.
Europie. No dlatego, że między innymi w 1952 roku Niemcy, Republika Federalna Niemiec podpisała umowę z Izraelem i wykręciła się trochę z tych odszkodowań. Coś zapłacili Izraelowi, plus jeszcze, tym znaczy potomkom, ofiarom, plus jeszcze jakieś pomoc dla Izraela przekazywali, więc tym poszkodowanym wypłacili coś i potomkom, ale łącznie liczy się, że na przykład 60 miliardów tylko to było marek niemieckich. I oni w ten sposób, jak gdyby uważają, Niemcy załatwili już tę sprawę. Natomiast jest ważniejszy powód, dlaczego Izrael nie tyka Niemców. To jest jak gdyby święta krowa trochę. Polacy są antysemitami, prawda? Wszyscy naokoło, tylko właściwie, a Niemcy to są naziści, czyli jakiś taki tajemniczy ludek, prawda? Jürgen Strop, który był w urzędzie katastralnym, pracował urzędnikiem i nadzorował palenie, mordowanie Żydów, to był jakiś zielony ludek zwany nazistą, prawda? A nie Niemcem. Teraz tak się mówi o tych zbrodniarzach niemieckich. Natomiast o Polakach się mówi Polacy. Tutaj reżim polski był i nazistowski i ciemiężył, prawda, w getcie warszawskim Żydów. Problem polega na tym, że Izrael ma taki mit założycielski i ma dwa elementy. Mit założycielski jeden to jest taki, że jesteśmy twierdzą oblężoną, bo nas tu w regionie Arabowie chcą zabić. I to budowało od maja 1948 roku tę jedność narodową, że są tu wrogowie naokoło. I zresztą Benjamin Netanyahu odwołuje się w tej chwili do Iranu głównie, już nie do Arabów jako wrogów w ramach tej partii Likud i tej ideologii. Ale drugi element, druga noga tego mitu założycielskiego Izraela, państwa Izrael, jest taka, że są też antysemici, nasi wrogowie, tam daleko, za granicami, poza regionem Bliskiego Wschodu, na przykład w Europie. I niestety Polska przejęła tę rolę dyżurnego antysemity, który z mlekiem mamy wypił ten antysemityzm, a nie Niemcy, bo z nimi Izrael robi interesy i ma interes. I dlatego wygodne jest Polaków uczynić dyżurnym, bo są słabsi, nie mamy tylu firm, korporacji, prawda, i z nami nas można bezkarnie troszkę tak pokopać. Ale oni potrzebują tego antysemity dyżurnego w Europie, na nas padło, bo my słabi. Ale z drugiej strony paradoks polega na tym, że jesteśmy największym sojusznikiem z Izraela w Europie również. Ale zapytam na koniec jeszcze o kwestię polityki polskiego rządu, o pana ocenę, bo my w sprawie tych roszczeń za oceanu, no trochę polski rząd zachowuje się w sposób taki niejednoznaczny. Znaczy nie ma takiego, ja przynajmniej nie mam takiego odczucia, żeby było jasne stanowisko, nie spłaciliśmy, sprawa jest zamknięta, tylko jakaś taka dosyć miałkie to się wydaje. My lawirujemy troszeczkę, prawda? Czyli udajemy, że sprawy nie ma, prawda? Albo trzeba przemilczeć. Ale co mamy robić w pewnym sensie? No iść na otwarty konflikt, sprzeciwiać się otwarcie. Troszeczkę działamy, że może sprawa rozejdzie się po kościach, ale niestety nie, bo będzie ten raport w marcu Departamentu Stanu odnośnie rozliczania się i ja uważam, on jest potrzebny po to, żeby zanieść to do kongresu. On będzie zresztą w kongresie. To będzie taki zapalnik może tak, być. Patrzcie, jest raport, czyli jest dowód, smoking gun, broń, która dymi jeszcze, co nam zrobiono w czasie wojny. Czyli trzeba komisję tworzyć teraz w Kongresie Amerykańskim, w Senacie na przykład, która będzie badała to, tak jak w 98 sprawę Szwajcarii, zakończonej, prawda, wypłatą przez Szwajcarię. Zresztą była też Igelbergera komisja specjalna, ale to jest inne jeszcze rzeczy. Natomiast ja się boję tego scenariusza i to jest potrzebne. Natomiast my trochę nie wiemy, co zrobić, bo chcemy z Amerykanami robić, prawda, interesy. I LNG, i broń, prawda, i stałą bazę amerykańską, a widzimy, że oni są trochę zakładnikiem, choć to jest teza zwalczana w Ameryce, prawda, ale książka taka powstała, American Foreign Policy and Israeli Lobby, prawda, taka słynna książka dwóch profesorów. Niestety trochę amerykańska polityka w tej chwili jest trochę zakładnikiem tej izraelskiej, no widzimy chociażby przeniesienie do Jerozolimy stolicy Izraela, tego nie było od 96 roku, Amerykanie tak naprawdę nie wykonywali takiej decyzji kongresu kiedyś, zrobiono to, ucięto pieniądze dla UNRWA, czyli takiej organizacji pojadającej Palestyńczykom, 200 milionów dolarów. I inne gesty. Dlaczego? Bo to jest dobre dla... I zresztą teraz wypowiedziano umowę z Izraelem, z Iranem tę nuklearną. Dlaczego? No to pasuje też Izraelowi. Niestety wielu się oburza, ale uważam, że troszeczkę tak amerykańska polityka jest zakładnikiem dzisiaj tej izraelskiej. Tam jest AIPAC, potężna organizacja lobbyingowa i niestety dlatego Amerykanie w tej polityce, ta kwestia się pojawia teraz, jest inspirowana przez pewne środowiska, a my nie wiemy za bardzo, co zrobić, bo my chcemy z Amerykanami robić interesy. A tu się pojawia taki trzeci trochę, taki duch, taka zjawa i nam troszkę mąci w tych relacjach, czyniąc nas też trochę zakładnikiem współpracy z Amerykanami. Panie doktorze, tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Doktor Artur Zublewski, amerykanista z Uczelni Mozarskiego, był moim gościem, a ja zapraszam o 9 w poniedziałek na Rzecz o Polityce.